Chłopaki zrzucają śnieg z dachu. Ciekawe, czy mają jakieś zabezpieczenia. Mam nadzieję, a nie mają jakieś sznurki. Są jakimiś sznurkami przywiązani, żeby zlecieć z czwartego piętra to mało przyjemna rzecz. No zima, normalnie zima. Na podwórku moim. Tutaj dawno takiego śniegu nie było. A tu kamienica, w której mieszkałem, blok. Jadę fokusikiem z roku. Co to za rok jest? 2000, milenijny rok. Benzyna, przebieg 231 tysięcy kilometrów. No, chyba żeby się komuś ten przebieg nie podobał, to zawsze można jakiś inny. Zawsze możemy załatwić jakiś inny przebieg, to nie ma problemu. To nie jest, to jest najmniejszy problem. Przebieg i cena do ustalenia. Cena zbita na 2450, czyli no praktycznie rzecz biorąc. Czekajcie, a tu jest śnieg. To jest $500. Czy auto jest warte? No jak się nie zepsuje, to jest warte. Ma zimowe opony, ma ważny przegląd do lipca i OC. I co on tu jeszcze ma? Klimatyzację ma podobno. Ma tłumik źle przymocowany, dzięki czemu wpada w rezonans. Ma szybę rozbitą, ale tylko tam w samym rogu taki jest dziubeczek, więc to nie przeszkadza. Jak się nie pogorszy, to nie przeszkadza. No i tyle. Auto jak auto. Zamiast Fiacika 600 będę miał Focusa i to kombi na dodatek. Kupuję Focusa. Tu jest piękny biznes. To są chłopaki, które sprzedają piękne sprzęty. Polecamy wszystkim. Przyjeżdża się i za pół godziny się wyjeżdża elegancką limuzyną. Nawet wam nie powiem, ile kosztowała, bo tak tanio to w ogóle nie można w internecie podawać. Tanieautka.pl, galeria M1. Tu jest kanciapa biuro, a samochodzik zaraz zobaczycie. No zresztą już jechaliśmy kawałek. To jest nasz Focusik. A jakie sprzęty tutaj są? Piękna Mazda. Piękna Mazda za 2,5 tysiąca złotych. Tutaj można pięknego Opla za 5 tysięcy kupić. Tutaj Polok za 5 tysięcy. Mazda 6 chyba za 3800. Wszystkie auta w takiej cenie właśnie, jak mnie to interesowało. Tylko wiecie, na czym problem polega, że każde to auto ma jakiś pewien problem, bo no bo to jest właśnie cecha aut za 2-3 tysiące. Idę do Osiołu kupić pokrowce na fotele, żeby ładnie autko wyglądało. Żeby jak Grażynka zobaczy, żeby szoku nie przeżyła. Nasz kosztował 2400. Więc no cóż, za 2400 czego się można spodziewać? To jest $500 mniej więcej, trudno, żeby to było auto takie, co wszystko w nim działa. No ale działa wszystko. Jedzie, hamuje, skręca. Klimatyzacja podobno jest. Ogrzewanie jest. Więc generalnie rzecz biorąc, czego więcej się można spodziewać. Dzień dobry, aniołku. Dzień dobry. Musiałem doinwestować 100 zł. Kupiłem płyn do spryskiwaczy i pokrowce na siedzenie. O, macanek jedzie. Tak się zastanawiałem, czy kupić Porsche Macana nowego, czy kupić starego Focusa. Macan nowy, stary Focus. Chyba lepszy stary Focus. Człowiek się nie musi martwić, że obiją, że ukradną. Same zalety, że sople z dachu zlecą i dziurę zrobią. Niczym się nie trzeba przejmować. Dziękujemy, do zobaczenia, chłopaki. Nie wiem, czy mam światła włączone, chyba mam. W rezonans wpadamy cicho. Wepcham się przed niego. No bo co mi zrobi?
wjedzie w dziada. To jest też zaleta takiego starego auta, że człowiek to się nie musi przejmować. Tylko nie wiem, czy ja dojadę do stacji benzynowej, bo nie mam benzyny w ogóle. No ale to już jest taka cecha, że tak powiem, charakterystyczna sprzedawców samochodów. Oni po prostu potrafią sprzedać auto z oparami benzyny. I albo się dojedzie na stację benzynową, albo nie. A dzisiaj jest promocja w Cyrklu K, tylko nie wiem, gdzie tu jest Cyrklu K. I nie wiem, do której godziny ta promocja, ale jakoś przez parę godzin dzisiaj benzyna o złotówkę taniej, więc jakby się udało znaleźć, to bym nabył drogą kupna benzynki troszkę więcej niż parę litrów, bo jak mam to auto używać tutaj przez miesiąc, to chyba jeden cały bak wyjeżdżę, może naleję do pełna, co podwoi wartość tego samochodu. No jak cichutko pracuje na wolnych obrotach, no ale jak jedzie, to wpada w jakiś rezonans, bo według pana sprzedawcy jest nowy tłumik w tym aucie i źle zamontowany. Nie zamontowali na gumowej uszczelce, tylko jest przyczepiony na sztywno i trzeba by to zmienić. I nie sprawdzałem lakieru miernikiem i nie bardzo mnie to interesuje, bo wiecie, to jest auto za 2400 zł, więc trudno się spodziewać, żeby to był samochód w perfekcyjnym stanie. Natomiast jeżeli tylko jeździ, skręca, hamuje, ma zimowe nowe opony, znaczy z tamtego roku, to już ma praktycznie wszystko, co człowiekowi potrzebne jest do szczęścia. I faktura, ups, tak, tu faktura jest. Faktura jest, więc to najważniejsze. Możemy jechać i go zarejestrować, czy też zgłosić po prostu, bo zresztą on ma nawet krakowską rejestrację, to nawet nie będzie głupio wyglądał. Zmienimy sobie na inną drogę. Nie będzie głupio wyglądał, jak będę jeździł po Krakowie, bo będę miał krakowską rejestrację. A w ogóle jest samochód z roku chyba 2000, więc już prawie youngtimer. Niedługo na rejestrację youngtimerów będzie go można jako pojazd zabytkowy zarejestrować. Jeszcze czemu Focus akurat? No, różne auto oglądałem. Było tu parę samochodów w tej cenie albo troszkę droższe i w sumie no, przejechałem się nimi po 2-3 km, bo byłem ciekawy właśnie. Jest stacja benzynowa, ale to nie jest Cyrklu K. Myślicie, że zaryzykujemy, pojedziemy dalej? Tutaj co my tutaj mamy? MPO? Nie wiem, tak czy inaczej, no. Każdy miał jakiś problem. Albo się świeciło, że z poduszką powietrzną problem. Albo się świeciło check engine. Albo się świeciło jeszcze coś innego. No generalnie rzecz biorąc, albo coś tam nie działało. Albo gaz, albo nie chciał zapalić. No. Znaczy, no, takie drobiazgi, no bo to niekoniecznie są rzeczy, które muszą kosztować setki złotych, żeby to naprawić. No, ktoś tu słyszy jakąś karetkę, ale to jedzie sprzeciwka. Jedziemy koło Dobrzańskiego. Z panem Dobrzańskim to ja do szkoły chodziłem, tylko on jest rok młodszy ode mnie. A z panem starszym Dobrzańskim to ja tam wystawałem pod płotem u jego warsztatu, jak on tuningował samochody pana Zasady i mi ślinka ciekła, jak się przyglądałem, jak tam tego Porsche 912
z zawrotną mocą 90 kuni mechanicznych przerabiali tak, żeby miał ze 120 kuni mechanicznych i rwał asfalt. To były piękne czasy. Ciekawe, czy jakbym do Wojtka zapukał, no on pewnie nie siedzi w tym dealershipie, on tu ma ludzi do roboty, ale jakbym tam przyszedł, zapukał, powiedział: cześć Wojtek, pamiętasz mnie? Ciekawe, czy by się bardzo zdziwił. No prawdopodobnie by mnie nie pamiętał, bo tak rozmawialiśmy w życiu parę razy. Bo jak człowiek był w podstawówce, to nie gadał z gówniarzami, którzy są rok młodsi. Wtedy się traktowało z góry takich, no ale... Ale wiecie, Wojtek Dobrzański to był syn Jerzego Dobrzańskiego. Więc ja bym się tam z nim chętnie zaprzyjaźnił, no ale jakoś nie było okazji wtedy. Szukam Circle K. Tu jest blok, w którym się wychowałem. W tym bloku o tramwaj nam zasłonił piękny Krakowiak. W tym bloku mieszkałem całe moje krakowskie życie. A ja jadę, widzicie, rozumiecie, szukam taniej benzyny i prawdopodobnie wydałem już więcej na benzynę szukając, niż zaoszczędzę na tej promocji, ale to nie o to chodzi. No nie o to chodzi, żeby taniej był. O to chodzi, żeby było na promocji. Było warto, ja wiem, po ile ta benzyna? 5,59, tak? 5,59 to chyba tanie. Tylko trzeba jeszcze odstać swoje, bo to nie tylko ja słyszałem o tej promocji. Więc... troszkę sobie zaczekam. 35 litrów, wlejemy dalej, 200 zł. Kurde, auto za 2,5 tysiąca, a za 500 wleję benzyny. Może nie aż tyle, no ale wleję do pełna, bo taniej już nie będzie. Taniej był. 45 litrów. Czekaj, ile się mieści w tym fokusiku. Myślałem, że taki fokusik to ma ze 40 litrów zbiorniczek. A tymczasem fokusik ma zbiorniczek, jak się patrzy. Weszły 53 litry. 53 litry nam weszły. Za 300 zł. To jest pewnie to była okazja. No i kończy się trzeci dzień pobytu. Zajęty jestem bardzo od rana do wieczora. No dzisiaj kupiliśmy ten samochód, znaczy kupiłem go. Jutro trzeba będzie załatwić w urzędzie sprawy, zarejestrować. Niby można wszystko zrobić online, jak się ma jakiś tam e-obywatel czy coś takiego, ale ja tego nie mam, a żeby to zrobić, to ktoś musi sprawdzić moje dokumenty najpierw fizycznie, więc to też będę jutro dopiero załatwiał. Na dodatek jakieś wirusy, no krakowskie powietrze nie jest zbyt zdrowe i ja myślę, że organizm jest po prostu przystosowany do wirusów, w których się mieszka na stałe. I bardzo często w czasie podróży człowiek łapie jakąś infekcję. Ile razy my tu przyjeżdżamy do Polski albo goście z Polski do Stanów,
to zdarza się, że od razu się rozchorują. I Grażynkę dorwał jakiś wirus grypowy. Nie wygląda to covidowo, ale jakieś przeziębienie. Mnie też coś w gardle drapie, więc trzeba tutaj uważać. Pogoda jaka jest, zobaczycie na filmie, widzieliście, nie wiem, to nagram na końcu. To dogrywam na końcu już, więc już widzieliście, jaka jest pogoda w Krakowie, no ale pewnie taka sama jest u was. Teraz się zastanawiam, jak będzie w przyszłym tygodniu, bo moja aplikacja telefoniczna mówi, że będzie dalej mróz, a przed chwilą oglądałem prognozę pogody w telewizji i mówili, że będzie odwilż. Więc nie wiadomo, czy to na święta tu na południu Polski rozpłynie się ten śnieg, czy nie. Ja za bardzo nie mam czasu na nic innego, więc trochę was tutaj zaniedbam przez te parę dni. Wiele osób mnie pytało, dziękuję za SMS-y. Numer telefonu tutaj jest w opisie pod filmem, jakby ktoś chciał mi wiadomość przysłać. Kiedy jakieś spotkanie w Krakowie będzie? No na razie nie ma żadnych planów. Nie mam żadnych planów, żeby wyjechać z Krakowa. Myślę, że taka wstępna data w Krakowie chyba 6 stycznia byśmy może zrobili. 6 stycznia jest Trzech Króli, nie? To będzie sobota w tym roku, czy piątek. To byłby piątek. To wstępnie umówmy się, bo to będzie długi weekend, nie? Bo chyba jest wolne w Polsce na 6 grudnia. Więc może się umówmy wstępnie, że na 6 stycznia w Krakowie można by jakieś spotkanie zrobić w McDonaldzie na Floriańskiej, zjeść kanapkę drwala i pogadać. Oczywiście może się zmienić, bo może mi coś wyskoczyć, no ale będę próbował, żeby tak było. A jak ktoś jest w Krakowie, a nie może być w tamtym terminie, to niech mi da znać. Ja tu łażę po mieście, więc myślę, że w jakiś sposób możemy się spotkać. No ale teraz przed świętami, no to po prostu jeszcze, zwłaszcza jak mam chorą żonę i mnie też w gardle zaczyna drapać, więc tu będę zajmował się sprawami rodzinnymi i załatwianiem w urzędzie też. Załatwianie emerytury to jest taka droga przez mękę, bo oczywiście nie ma żadnych dokumentów, nie wiadomo gdzie te archiwa są. Tylko jedni do drugich, od Annasza do Kajfasza wędruje, wszyscy mnie wysyłają z jednego archiwum do drugiego. Z jedną panią kierowniczką gadam, z drugą, trzecią i generalnie rzecz biorąc odpowiedź jest standardowa zawsze taka. U nas nie ma, ale niech pan sprawdzi tu i tu, albo tu i tu, albo tu i tu. Tam powinno coś być. No to idzie się w drugie miejsce i się słyszy dokładnie to samo. No u nas nie ma, ale może pan sprawdzić tam, skąd właśnie przyszedłem, albo jeszcze gdzie indziej i tam może coś powinno być. No i to jest takie, także te nadzieje na to, że ja będę mógł udowodnić, że tu pracowałem, są no pół na pół, bym powiedział na razie, ale to też zajmuje czas, bo to trzeba chodzić. Ja wam jeszcze pokażę jedną ciekawą rzecz. Mam taką aplikację, która mierzy ilość kroków. I no dzisiaj przeszedłem 16 468 kroków, mimo że kupiłem sobie samochód. Natomiast wczoraj przeszedłem 15 tysięcy kroków, czyli przez dwa dni, jak tutaj jestem, łażąc po tych urzędach i szukając, no bo Kraków jest mały, więc generalnie rzecz biorąc, jechać samochodem do miasta nie ma sensu, wszędzie można w pół godziny zajść. Więc w ogóle jestem zadowolony z tego, bo po prostu dobrze jest się ruszać troszeczkę, ale już mnie dosłownie bolą nogi od tego chodzenia i jeszcze nic nie wychodziłem, więc to tak wygląda. No ale ponieważ właśnie łażę po tym Krakowie, to jak ktoś jest w Krakowie i chciałby się spotkać, to możemy się przypadkiem gdzieś na siebie nadziać. To zawsze można SMS-a wysłać albo wysłać jakiegoś maila. Nie ma problemu. Oczywiście mogę być zajęty, mogę nie móc, ale spróbować zawsze można. Nic się na tym nie straci.
a wstępnie się umawiamy na Trzech Króli na 6 stycznia na ulicy Floriańskiej w McDonaldzie. Tam jest dobra lokalizacja, bo jakby ktoś pociągiem przyjechał na przykład, albo no to tam jest, można dojść z dworca, to jest bardzo blisko dworca. Też tam jest parking Galerii Krakowskiej, można auto zostawić na parkingu i od Galerii Krakowskiej przyjść na nogach, bo generalnie rzecz biorąc do miasta, do Krakowa wjechać to jest tragedia, bo tam same zakazy są, jednokierunkowe ulice i nie jest to takie proste, więc lepiej komunikacją miejską. No ale myślę, że ostatnim razem mieliśmy tam spotkanie i w sumie było bardzo przyjemnie, więc można by to powtórzyć. To tyle na razie. Jak coś więcej będę wiedział, no to dam wam znać, a ja dalej załatwiam swoje sprawy w Krakowie i na razie nigdzie się z Krakowa nie wybieram. Pozdrawiam, trzymajcie się.